Witam Was, moi drodzy. W tym filmie chciałem Wam pokazać, jak sobie tutaj pogrywam muzykę klasyczną na takiej starej gitarze Defil klasycznej. Zobaczcie. To jest moja taka stara gitara klasyczna Defil, którą mój synek, jak był malutki i raczkował, no to wszedł na tą gitarę, zobaczcie. Ale ja ją tutaj, no po prostu zdobywał teren, przestrzeń i chodził sobie, no i padło na gitarę klasyczną, na którą sobie wszedł, no i troszeczkę tutaj ją poturbował. Ale ja sobie tą gitarę klasyczną posklejałem, w środku dodałem takie sklejki, no i dodałem, jak widzicie, takie wkręty, żeby to wszystko się trzymało. Tutaj jeszcze mi synek dał taką nalepkę fajną. I zobaczcie, ta gitara Defil, stara polska, klasyczna, ona ją jakby zreanimowałem i ona dalej gra. Otrzymała naprawdę wysokiej jakości markowe struny nylonowe. Przeżyłem już pół wieku i przez ten okres mojego takiego samograjkowania, tej mojej takiej gry na gitarze jako samouk, chciałem się nauczyć grać z nut, muzykę klasyczną, ale też nie tylko. I udało mi się nauczyć grać z nut, ale w takiej formie podstawowej, nie w takiej profesjonalnej, gdzie mogę po prostu już sobie grać takie no prostsze, no bo jakby to powiedzieć, prostsze utwory tych dawnych klasyków, mistrzów, wirtuozów gitary klasycznej, tak zwanego Złotego Wieku, który się datował od 1800 do 1860 roku, gdzie grali mistrzowie gitary klasycznej, tak jak Fernando Sor, Aguado, Carulli, Giuliani i wiele, wiele innych, i też Paganini, bo Paganini też nie tylko grał na skrzypcach, ale też grał na gitarze. I tutaj w tych filmach będę Wam pokazywał, jak sobie radzę z tymi utworami, etiudami, ćwiczeniami tych dawnych klasyków, mistrzów gitary klasycznej. No bo trzeba powiedzieć, że ta gitara klasyczna też ma wpływ, od niej się zaczęło, na muzykę tą tak potocznie tak zwaną rozrywkową, na rocka. Jak powiedzieć, że gitara klasyczna to jest takim korzeniem, z którego wyrosły później gitara akustyczna, młodsza siostra, gitara elektryczna. Także będę Wam pokazywał, jak sobie radzę z tymi utworami dawnych mistrzów, klasyków gitary klasycznej, grając tutaj z nut w tych utworach takich łatwiejszych. No tych skomplikowanych to będę próbował, ale no zobaczymy, jak to się uda. Także miejcie to z przymrużeniem oka. Muzyka klasyczna dawnych mistrzów na taką starszą gitarę Defil polską, która jest po przejściach, ale została zreanimowana, otrzymała takie markowe struny nylonowe. No i będę tutaj pokazywał Wam, jak sobie gram utwory dawnych mistrzów. W poprzednim filmie grałem etiudę op. 100 Mauro Giulianiego, który żył w latach 1780 do 1840. Grałem na gitarze akustycznej, a dzisiaj Wam zagram tą etiudę na gitarze klasycznej.